Siemaneczko, witamy was w nowym odcinku. Tutaj Kuba i Pomela, tak jest. Wątpiłam przez chwilę. No już Pomela, podzielony tata. Tutaj macie mój Instagram. O, tutaj właśnie wam się wyświetla. No i dzisiaj właśnie chcemy wam zdradzić pewną tajemnicę, z którą już nie możemy się po prostu doczekać, aby się z wami podzielić, bo jest to ważna rzecz, tak? Ważny członek rodziny. Ważny członek rodziny i... No po prostu no nie mogliśmy nie powiedzieć tego i nie chcemy was dłużej trzymać w niepewności. Więc jeśli dalej będziecie to oglądać, oglądajcie, bo jest to bardzo ważny news dla nas wszystkich. Nie zapomnijcie też o subskrypcji kanału, ten czerwony przycisk. Zostawcie też łapkę w górę. Wasze zaangażowanie jest niezwykle ważne, bo daje nam dużo siły i motywacji do dalszych działań. No więc dobra, no to myślę, że możemy przejść do sedna sprawy i powiedzieć wszystkim, o co chodzi. Rusty, chodź! Rusty! Rusty, chodź! Cześć, łobuzie! Jest z nami Rusty. Czego szukasz? Rusty, cześć! Cześć! Rusty szuka muchy. On zjada muchy. Tak jest, słuchajcie. O! Położymy to. O, Rusty! Rastuś, chodź! Rastu. Tak, więc słuchajcie, postanowiliśmy adoptować pieska. Rusty to 7-letni psiak. Przyjechał do nas z Katowic. Tak, Rusty? Rusty! Co najważniejsze, polubili się z naszym kotem Timem, więc no to jest mega po prostu. Właściwie... Bo początek był taki troszkę... Początek... Mogło wydawać, że może być ciężka. Tak, ale... Ale wystarczyło parę... Tak, Rusty nawet nie, jakoś tam nie skakał do Tima i tak dalej. Ani prostu, odwrotnie. No, ani odwrotnie. Były może jakieś tam przy bliskich kontaktach jakieś spięcia, ale teraz jest po prostu neutralnie, więc bardzo się cieszymy, że się polubili. Nasze dzieciaki są aktualnie na wakacjach z dziadkami, więc to będzie I dla nich... oni o tym nie wiedzą. Nie wiedzą, wiesz, musicie być cicho, nie zdradzić tego. Jeżeli widzicie ich nad morzem, nie mówcie im, że mamy pieska, bo to będzie dla nich też niespodzianka, że jest z nami nowy członek rodziny, który na pewno uzupełni tutaj naszą czwórkę. Już jest nasza wspaniała piątka! Rusty jest chyba śpiący. Rusty jest śpiący. Słuchajcie, przeżył dzisiaj bardzo intensywny dzień. Byliśmy na wielu spacerach. No też pewnie tęskni za swoim poprzednim domem. Ale pamiętajcie, ten apel właśnie jest tutaj nasz taki, żebyście po prostu nie kupowali zwierzaków, a je adoptowali. Szukajcie. My znaleźliśmy Rustiego na Facebooku, przez Facebooka. Szukajcie na stronach schronisk, różnych organizacji takich prozwierzęcych. Lepiej dać domek właśnie takiemu zwierzakowi, który tego domku potrzebuje, który ma już parę lat, który szuka tego domu, nie? Tak, niż kupować pseudohodowli. Niż kupować jakieś pseudohodowli, na pewno też ten biznes rozmnażania zwierzaczków, które potem nie są ani zdrowe, ani dobrze chowane na początku. No, więc adoptujcie tak, jak my to zrobiliśmy. Myślę, że nasze dzieciaki no, będą przeszczęśliwe i pokochają. Ninka marzyła o piesku. Marzyła o piesku. Mieliśmy przecież kiedyś pieska Neo, też adoptowaliśmy. To był, słuchajcie, 12-latek. 5 lat temu adoptowaliśmy właśnie psiaka, 12-latka, schorowanego. No nikt nie chciał go adoptować, no był starszym pieskiem. Adoptowaliśmy go. Był schorowany, był z nami 2 lata. No potem niestety odszedł, wszyscy to przeżyliśmy. Potem urodził się Brunko. Brunko już dorósł i my też dorośliśmy już do tego, że... musimy poczekać, jak się Bruno trochę ogarnie, urośnie. Tak, żeby Brunko też zaczął chodzić, żeby był już taki ogarnięty, jest już ogarnięty, więc stwierdziliśmy, że to już najwyższy czas. A jak zobaczyliśmy właśnie Rustiego w internecie, stwierdziliśmy, że to jest to. No, zakochaliśmy się od pierwszego wejrzenia. Rusty, chodź! Rusty szuka much. Nie? Jest słodziakiem, Rusty uwielbia muchy. Słuchajcie, wybija nam wszystkie muchy. Wyłapuje je, złapuje je w locie. Teraz pewnie zobaczycie kilka przebitek z naszych spacerów. Słuchajcie, wziąłem Rustka na spacer. Rusty? Idziemy sobie pod las. Za chwilę go spuszczę ze smyczy. Rusty generalnie jest mega aktywnym, ale też mega takim słuchającym psem. Przychodzi, kiedy go wołamy. Zatrzymuje się, kiedy mówimy stop. Więc no jest po prostu dobrze wychowany, tak. Rusty pod lasem. Rusty, chodź do mnie.
Chodź do mnie, Rusty. Zobaczcie, jaki szczęśliwy. Co tam, słodziaku? Idziemy dalej? Chodź. Chodź. Więc konkluzja na koniec. Nie kupujcie, adoptujcie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie się. Nie zapomnijcie właśnie tutaj tego czerwonego przycisku tam pod spodem właśnie nacisnąć. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Chociaż nie, komentować też nie możecie, bo YouTube wyłączył mi komentarze, ale o tym w osobnym odcinku. A my się już z Wami żegnamy. Trzymajcie się.